Na stanowisku cenika, oczywiście same gwiazdy. Witam. Jest z nami Liściu. Liściu, czy ty się stałeś ambasadorem cenika? No, udało mi się, bo miałem przyjemność być w fabryce w Turcji. Mhm. Taka oferta się pojawiła. No i tutaj okazuje się, że będziemy mieli wyłącznego dystrybutora cenika na Polskę w firmie Garant. No i tutaj kroi się naprawdę gruba, fajna, ciekawa robota. Mhm. Czy to też oznacza, że to jest nie tylko fajny pistolet, ale również niezawodny i możesz go śmiało polecić? Tak, ja generalnie wychodzę z założenia, że jeżeli coś robię, to do tego mam tak naprawdę przekonanie. Miałem okazję być w fabryce i obserwować tak naprawdę, z jaką starannością ta broń jest wykonana. Mhm. Oni naprawdę mają fajną technologię, bo robią świetne karabiny 50-tki, mhm. a lufa ma żywotność prawie dwa razy większą niż bardzo dobry karabin światowej jakości. W związku z tym no, to daje jakby podstawy do tego, że z podobną starannością, bo mają takie możliwości mhm. technologiczne wykonywania w ten sposób broni. Więc z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że na pewno będzie to broń, myślę, dość niezawodna, jest dużą starannością wykonana i w tym mhm. widzę duży potencjał. Oczywiście jest to broń na określonym poziomie, natomiast szeroka oferta jednostek broni w danej relatywnie niskiej cenie, no myślę, że jest bardzo ciekawą propozycją na rynku. Okej. Czy Janik zastąpi twojego Glocka? Myślę, że tak. Okay. Myślę, że tak. Pewnie nie do wszystkiego, ale... No tak, ale, oczywiście. I który? Który, jeżeli chodzi, bo widzieliśmy sportowe, cywilne i jest tam dedykowane na rozwiązania. Myślę, że będę celował co najmniej na trzy pistolety, bo każdy jest fajny. Ja mówię, oni mają naprawdę szeroką ofertę. Tutaj jest mnóstwo pistoletów, które miałeś okazję zaprezentować i to jest każdy mhm. inny pistolet tak naprawdę tu na stanowisku. Więc mhm. jest ogromny wachlarz możliwości doboru broni pod siebie. Świetny do precyzyjnych strzelań będzie Rival albo Meta, jest taka seria. Naprawdę robi imponujące wyniki. Przynajmniej mi się udaje, pomimo że nie strzelam precyzyjnie. Mhm. I to jest pistolet taki w tej gamie pistoletów dość osobliwy i ciekawy. Przede wszystkim ze względu na sposób i parametry. To jest jedna klamka. Na pewno chciałbym jakąś wersję, jest Combat Elite i to jest taki typowo bojowy. Można sobie założyć tłumik, kolimator i to do takich strzeleń bojowych. Myślę, że jest ciekawa oferta. No, a z racji tego, co robię szkolenia, pewnie przyceluję w jakiś, mhm. jakiś model kompaktowy. Widziałem też, że są UTM-y, jeżeli chodzi, nie UTM-y, tylko FX-y. Na FX-y. Tak. FX-y. Czy to też jest szansa, że będziesz korzystał z FX-ów na swoich szkoleniach? Znaczy, ja generalnie staram się robić szkolenia takie, żeby nie odrywać się w nich, w sensie techniki strzeleckiej od rzeczywistości. FX-y są świetnym rozwiązaniem. Siłą rzeczy, jeżeli pracuje się na jakiejś jednostce broni, to dobrze mieć alternatywną właśnie do FX-ów. No niestety mhm. na FX-ach generalnie chyba Glocki przede wszystkim są. Nie kojarzę teraz innych modeli broni, więc jeżeli rzeczywiście prowadziłbym zajęcia i sam strzelał z kanika, no to dużym komfortem jest możliwość posiadania broni na FX-y właśnie takiego samego typu broni. Okej, dobra, dziękuję ci bardzo. Dzięki również, miło było spotkać. Jest ze mną Andrzej Idzikowski. Cześć Andrzeju. Dzień dobry, cześć, witajcie. Co tam ciekawego na waszym stoisku? Wiesz co, no firma Janik. Janik, nie Kanik, tylko Janik. Ja też się musiałem nauczyć. Janik, okej. Okay. Co jakieś nowości, jeżeli chodzi o 2022-2023? Tak, same nowości. Wiesz co, przede wszystkim pełna oferta firmy Janik, którą ona posiada. Łącznie z tym, co posiada poza samymi pistoletami, bo one oczywiście są jak najbardziej ważne, natomiast niewielu pewnie ludzi wie, że firma Janik to nie tylko same pistolety, to też kolimatory, to też tłumiki, to też akcesoria, które są za nami. O. Dodatkowo... Ciuchy też? Ciuchy to wszystko jest Janik. Super. Tak, to jest taki kombinat, który naprawdę dużo produkuje i może dzięki temu cena jest taka, jakbyś powinna. No, bo zasadniczo biorąc, tak sobie spoglądając na ofertę, to nie widziałem nigdzie uzbrojenia taktycznego, ciuchów czy jakichś innych sprzętów poza pistoletami. To jest dopiero teraz, dopiero za chwilę będzie, tak? Czy tak, to już za jest? Miesiąc, nie. Wiesz co, zamówienie się tam realizuje, za miesiąc będziemy mieli komplet tego asortymentu, który ma Janik w swojej ofercie. Oczywiście tam zgodnie z zamówieniem to zapotrzebowaliśmy, tak? No jasne. Nie wszystko, bo to ta armata, co tam stoi, to też jest ich produkcji. Wersja sportowa jest? Na kolekcję nie kupisz, ani na sport. Natomiast pełną ofertę będziemy mieli w sklepie Garant, myślę, że na przestrzeni miesiąca. Jeszcze zanim przejdziemy do ciuchów, mała ciekawostka. Janik wypuścił wersję ASG, jeszcze z takim zestawem kolby mocowanej do chwytu. I jeżeli ktoś
jeszcze nie ma pozwolenia, a chciałby zacząć treningi na sucho, czy bawi się w ASG, czy na jakiekolwiek inne rzeczy, gdzie są wymagane tego typu zabawki, to jest taka opcja? Jest taka opcja. I pojawi się pewnie ale to też... nie tylko to. Wiesz co, może zanim przejdziemy do tych ciuchów, może trzy słowa, jak odwrócisz kamerę, to pokażę jeszcze, co oni tam mają. Więc to nie tylko to. Natomiast jeszcze w ofercie firmy Janik mamy dostępne to, co klasycznie znacie jako FX-y, czyli pistolety treningowe na amunicję barwiącą. Mamy przekroje, co się też rzadko zdarza w większości firm. Nie możecie. Na szkoleniach niezmiernie potrzebna rzecz, a jako instruktor z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chce się przeprowadzić pierwsze zajęcia, dla kogoś, kto nie ma styczności z bronią, on nie do końca rozumie, co się dzieje w pistolecie, że pistolet strzela. Z grubsza wie, że jak nacisnę, to strzeli, ale jak to się dzieje, no to tutaj ma możliwość zobaczyć na przekroju, co tam się dzieje w środku. Czasem się zdarza tak, że przed pierwszym strzelaniem chcielibyście dać osobie możliwość strzelić, żeby się zapoznała z odrzutem, z hukiem itd., itd. Do tego jest pistolet, który strzela amunicją, który strzela popularnie ślepakami. Ale to jest, to będzie ślepaki, czy to będą jakieś hukowce? Ślepaki takie, które dają możliwość przeładowania pistoletu. Rozumiem. Czy lufa jest zaplombowana w jakikolwiek sposób? Wewnątrz. Wewnątrz. Wewnątrz, od zewnątrz wygląda. Super. Ten pistolet jest typowo do treningu, do jakichś fofów, do takiej naparzanki z bronią, więc to też w swojej ofercie mają. Słuchajcie, ja się na tkaninach nie znam, natomiast jeżeli chodzi o Turków, no to chyba nie ma wątpliwości, że na tkaninach to oni się znają jak mało kto. Jak sobie zobaczycie, co oni mają w ofercie, mają mega fajne, leciutkie, bo to ciężko pokazać, ale warto zobaczyć, że mają mega fajne, elastyczne, leciutkie koszule. To wszystko jest taki krój militarny. Oczywiście taktyczne. Tak, oczywiście, że tak. A co to jest w ogóle za materiał? Faktycznie, wow. No leciutki, to taki naprawdę fajny, nie? Oddychający materiał. Można u Was kupić taką koszulę? Będzie można. Tak A samo. Teraz, dzisiaj? Nie, teraz nie, oni przywieźli tylko takie demówki. Super. Macie fajne przemyślane windstopery, kurtki, to wszystko jest dobrze zrobione jakościowo, naprawdę zresztą widziałeś, nie? Że no. To jest fajnie zrobione. No powiem Ci, że jestem w szoku. No. Natomiast jeżeli chodzi o kolorystykę, bo to też jest zawsze taka rzecz, że niby faceci znają się na trzech kolorach, tak? Ale jak się okazuje, że w militarnych rzeczach to tam nagle się pojawiają, więc oni są otwarci na to, jaki kolor będziemy chcieli, taki kolor nam zrobią. Mhm. Nie ma z tym żadnego problemu. Super. Katalog będzie dostępny u nas. Akcesoria? Rozumiem, że akcesoria tylko i wyłącznie do pistoletów Janika. Tak. Nie wiem, czy wiecie, że z pistoletem Janik dostajecie w standardzie, no ci, którzy mają, to wiedzą, tak? No ale dostajecie bardzo bogaty taki zestaw startowy. W większości tych pistoletów od razu jest trzy magazynki, od razu jest jakaś kabura. Aha. To nie są źle zrobione kabury, zresztą możesz sam zobaczyć, że jakościowo to jest fajne. Kydex, tak? Dodatkowo dostajecie w zestawie od razu komplet płytek pod wszystkie najpopularniejsze kolimatory, które są na rynku. Znaczy, wiesz co, ciężko mówić o Janiku, wiesz, że on startuje z innego poziomu. Mhm. Startuje z innego poziomu z tego względu, że może tytułem wprowadzenia, bo też nie wszyscy wiecie, to jest firma dość mało popularna na polskim rynku, ale to nie wynika z tego, że to jest mała firma, jakaś tam garażowa, tylko dlatego, że nie byliśmy rynkiem dla nich. Mm-hmm. Nadal, umówmy się, no nie jest to jakiś tam odbiorca. No tak. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że to jest firma, ja też tego nie wiedziałem, dowiedziałem się tego wszystkiego, że to jest firma, która dziennie jest w stanie wyprodukować 1500 pistoletów. Te są w różnej konfiguracji, są z kolimatorami, tak jak Ci powiedziałem, to są kolimatory ich produkcji. Linka mi nie pozwoli dalej. Tak, nie chciałbym mówić o cenach, ja te ceny już mniej więcej znam, ale zaufaj mi, będą mocno konkurencyjne do tego, co jest w tej chwili na rynku. SFX Rival, czy tak. Rival. Zobacz sobie, jak pracuje tu mechanizm pustowo-uderzeniowy, że to jest naprawdę wszystko przemyślone. Wow. No, reset sobie zobacz, jak wygląda. Już, wow. I to jest ten reset właśnie. Ale wiesz, co jest fajne, że... No. Spust nie jest krótki jako taki, ale jest bardzo wyczuwalny, czyli mamy lekko, bardzo lekko i jest delikatna ściana znacząca i pstryk. No. Zaraz za tą ścianą jest czyli pstryk. Tak naprawdę, tak jak być powinno. Tak. Natomiast on oferuje na starcie bardzo dużo, bo jak widzisz, ten mechanizm pustowo-uderzeniowy jest mega fajny. Oczywiście jak trzymasz w ręku, to nie czujesz, że trzymasz plastikowy pistolet, tak? To jest zupełnie inne. Ja potem zrobię zbliżenie, ale to, co powiem tutaj, chciałbym też na Cię zapytać o spust, bo spust jest zupełnie inaczej zrobiony niż do tej pory, czyli język blokady spustu
jest po całej długości, czyli zasadniczo on jest powierzchnią i go w ogóle nie czuć w momencie naciskania, tak jak to ma... To wielu strzelców się uskarżało na te wąskie języki spustowe, ale wielu je lubi i to też jest taka, wiesz, złożony bardziej temat, nie? Danko, bo to, na co zwróciłem uwagę, to kolimatory. Ich. Genica. Czyli to jest Medjani, tak się nazywają. Wiesz co, bo to są firmy córki, tak? Firmy córki. Super. I rozumiem, że jak zamawiamy taki pistolet z kolimatorem, to on od razu już przychodzi zmontowany oryginalnie. Tak, dodatkowo przyjadą do nas same kolimatory, bo tak jak Ci mówiłem, wszystkie pistolety są Optic Ready. Jeżeli komuś przyjdzie do głowy kiedyś sobie zmienić, to większość z Was do tej pory miało problem, jak kupiliście pistolet, który nie był Optic Ready, to zaczynało się myśleniem, albo kupię drugi pistolet, albo wiesz, pnę zamek, próbuję, coś kombinuję i dalej. Albo jakieś cięcie zamka. To już nie ma problemu, dostajesz płytki, możesz sobie kupić Holosana, możesz sobie inny kolimator kupić, albo zastosować ten Kanika, ale już nie musisz nic z pistoletem kombinować. To jest zrobione naprawdę solidnie. Trzy modele, one się różnią tylko te dwa kolorem. Że kolimator ten jest goły, czyli taki bez kolimatora. Bez kolimatora. W tej kolorystyce jako. Ale miejsce jest na kolimator, więc w każdej chwili można wypiąć, zamontować ten co... Jak we wszystkich tych pistoletach. Ten stół, który tutaj macie, Ty już to nagrywałeś pewnie, ja tak szybko tylko powiem. Przebitki robiłem. To są pistolety self-defense, pistolety mniejsze, pistolety takie przeznaczone do noszenia, do jakiejś ochrony osobistej, skonfigurowane pod takiego indywidualnego użytkownika w zależności, czy potrzebuje więcej amunicji w magazynku, czy nie, czy potrzebuje nosić kolimator, czy nie. Nawet mamy wersję taką, nie wiem czy kojarzysz, na Zigzawera kiedyś było Bonsai, nie? Czyli to było taki trochę jakby światłowód, generalnie jak zbliżysz to i pokażemy, będzie wiadomo o co chodzi. Pistolety pozbawione klasycznych przyrządów celowniczych, a co za tym idzie, przy skrytym noszeniu nie ma możliwości czepiania przyrządami, co się w większości przypadków dzieje, o elementy ubrania, nie ubrania, ubrania. Mega przyjemny język spustowy, zobacz sobie jak to tutaj pracuje. Tu mamy zupełnie inny spust, zupełnie coś innego. Ten ostatni stół to seria Mete, czyli seria pistoletów przeznaczonych dla formacji mundurowych. Na rynku tureckim to oznaczenie Mete oznacza mniej więcej tyle, że one mają specyfikację Państwowego Instytutu. Okay. Takiego jak nasze WITU na przykład. Czyli dla odbiorcy, przypuśćmy jakiejś formacji mundurowej, czy to będzie policja, wojsko, tam nie ma żadnego znaczenia. On się nie musi zastanawiać, czy ten pistolet spełnia wymogi, te, które oni tam chcą, tą specyfikację, bo on już ją posiada. Więc wybiera tylko, który z tych pistoletów mu się podoba w ilości, jakiej tam chce i tyle. Nie musi już dodatkowo jakichś testów zlecać, bo to jest zrobione. Tak? Czyli forma takiej, nazwijmy to, normy. Takiej normy na rynek mundurowy. Tu też ten sam pistolet w przeróżnych konfiguracjach, z odciążonym zamkiem, z gwintem, bez gwintu, dłuższy, z lejkiem, bez lejka, z założonym kolimatorem, bez kolimatora, no przeróżne konfiguracje i malowania tego pistoletu. A propos malowania, wiesz co, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, tam na jednym ze stołów był pistolet taki jakby postarzany. No ja wiem, widziałem. Właśnie. Więc malowanie tego pistoletu to też jest na tyle indywidualna sprawa, że odbiorca końcowy, czyli przypuśćmy jakaś firma w Polsce, będzie chciała sobie zamówić serię pistoletów w jakimś tam malowaniu, oni mu to zrobią, nie ma z tym żadnego problemu. I to nie będzie malowanie na jeden kolor, tylko na przykład na rynek amerykański wychodzi cała seria pistoletów malowanych we flagę amerykańską. Okej. My byśmy chcieli i pracujemy nad tym, być może się uda, żeby na rynek polski weszła też seria tych pistoletów malowana we flagę. Jaką? Polską. No właśnie, tak byśmy chcieli. To, co tutaj jest różnica, to na pewno jest inna żerć, to czuć, bo jest zupełnie inaczej. Ale i odciążony zamek w tym konkretnym. Inny język spustowy, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Zupełnie inny. Zupełnie inny. Zasadniczo jest trzeci język spustowy. Tak. Ten jest bardziej zapobiegawczy, w sensie ma bardzo duży czas na podjęcie decyzji, jakby ktoś strzela, bo on ma bardzo w mundurówce, tak? To nie jest sport, gdzie ten strzał jest w pełni świadomy i wiesz, i chce zrobić wynik, a tym bardziej IPSC. Jak spuścić? Zamek? Jak chcesz rzucić? Tak samo jak w każdym jednym pistolecie, dźwignią, zwalniają zamka. Jakieś firmy aftermarketowe robią rzeczy tuningowe do Janika, nie do Sanika, do Janika. Do Janika, tak. Ja to myślę w ten sposób, wiesz, no Polska, no to wiesz, natomiast jeżeli chodzi o Amerykę, kilka osób, które tu przychodziło,
pytało nas o akcesoria, bo my już do tej pory akcesoria ściągali ze Stanów, więc Ameryka nie śpi i on tam... Już tam coś działa. Przeróżne historie już na pewno są dostępne. No i fajnie. Tak? Jak rozłożyć? To sekundkę, skończymy nagrywanie programu i... No właśnie. To skończymy nagrywanie i ci pokażę. To co chcesz mi opowiedzieć o tym? A nie będziesz tu ze mną? Stał? No mogę być, ale będę zasłaniał... A, dobra. Słuchaj, w takich trzech żołnierskich słowach, no bo karabin jest przeznaczony tak do użytku wojskowego. Na kolekcję nie kupicie, na sportowe też nie kupicie. M2 QCB wersja, plus krówki od Garanda, oczywiście. Jako amunicja. Tak, karabin o szybkostrzelności 900 strzałów. Ten wyższy model, który będzie wprowadzony, będzie 1200 strzałów, jeżeli chodzi o samą lufę. To jest dość istotna informacja. Lufa o wytrzymałości dwukrotnie wyższej niż oryginał. To jest przetestowane, sprawdzone przy przetargach na rynek amerykański, między innymi też. Do wymiany lufy, co jest istotne, tak jak pamiętasz w tej klasycznej MC, wymiana lufy potrzeba było dwóch ludzi plus rękawic takich solidnych, spawalniczo-strażackich, żeby tą lufę można było uchwycić, wykręcić. Tu nie będę tego teraz pokazywał, ale jest w stanie zrobić to jedna osoba przy użyciu tej dźwigni transportowej, jest w stanie wyjąć lufę, która jest rozgrzana do czerwoności i włożyć taką, którą powinien. To tyle, no. I rozumiem, że to jest na wyposażeniu tureckiej armii. To jest na wyposażeniu tureckiej armii, to jest do sprzedania, ale oczywiście koncesjonowanym podmiotom. Jak ktoś z Was byłby zainteresowany albo zna taką osobę, która chciałaby to czy kupić... Czy na Garant Day będzie można strzelać z tego? Nie wiem, pracujemy nad tym. Pracujemy nad tym, ale rzuciłeś dobry pomysł. To jak chwyci, to być może będzie można. Przyjeżdżajcie, oglądajcie, naprawdę bogata oferta firmy Janik. Dobrze. Tak, teraz odsuniemy. Dobra. Andrzeju, dziękuję Ci bardzo. To ja Ci serdecznie jak dziękuję. Zawsze. Tutaj oczywiście popsuł mi się dźwięk, nie wiem dlaczego, natomiast powiem z offu, co myślę na temat karabinków, czyli MWS-15. Ja akurat złapałem wersję krótką, ale to jest 8-9 cali. Wersja ta, którą trzymam tutaj, ma fajnie ścięty front, z tego co się dowiedziałem. To te łoże przednie zostało tak specjalnie zaprojektowane właśnie, żeby było wygodne do trzymania i faktycznie to zgrubienie sprawia, że ręka ładnie osiada. Natomiast to, co uważam za dosyć problematyczne w tym karabinku, to rączki przeładowania, które są bardzo, bardzo blisko i utrudniają pracę swobodną, ponieważ mimo, że te rączki nie pracują podczas pracy automatycznej, no to jednak gdzieś dotykają do ręki i utrudniają swobodę. Na pewno zmniejszenie tych rączek albo sprawienie, że będą miały jakąś inną formę, będzie o wiele wygodniejsze, a reszta manuala bardzo mocno przypominająca AR-15. Oczywiście system jest obustronny, przystosowany dla lewo- i praworęcznych. Czy będzie lepszy od MSBS-a, Grota? Ciężko jest mi powiedzieć. Grot to zupełnie inna konstrukcja, bardziej nowoczesna moim zdaniem. I jakby no, nie będą karabinki, które będą ze sobą konkurować. To będzie zupełnie coś innego. Słuchajcie, jesteśmy na stanowisku firmy producenta ATA, który jest reprezentowany w Polsce przez firmę Malik & Malik, która jest jednocześnie importerem na rynek polski. Jest ze mną pan Staniszewski, który reprezentuje firmę Malik & Malik. Miałbym do pana kilka pytań z tego powodu, że na tych targach jest kilka premier związanych z bronią, właśnie produkcji tureckiej, między innymi na Polskim Holdingu Obronnym i to jest jakby kolejne miejsce, gdzie za chwilkę tak naprawdę na rynku polskim pojawi się kolejny ciekawy, w tym wypadku karabinek. Co mógłby pan powiedzieć na temat tego karabinka, w sensie czym on się charakteryzuje? Jest to oczywiście produkcji tureckiej i co na pewno będzie się wiązało z tym, że na pewno będzie w bogatej wersji i będzie dużo nowszych rozwiązań. Tak, karabinek, który przedstawiamy tutaj, to jest typowy karabinek AR-owski produkcji tureckiej, wyprodukowany w Turcji w firmie ATA. Karabinek, który pod koniec roku wejdzie do sprzedaży. Mhm. Jest to w tej chwili jego właśnie premiera tutaj na targach kieleckich.
Karabinek w pełni jest standardowy, w standardach wszystkich aerowskich zachowany. I speków w 100%. Tak, tak, zgadza się. Czekamy jeszcze na cenę i tutaj myślę, że to będzie najważniejszym punktem tego. A może pan coś zdradzić mniej więcej? Jeszcze niestety nie. Jeszcze nie, okay. Jak widzimy, tutaj jest to wszystko na etapie przygotowań. Zdążyliśmy tutaj na te targi go przywieźć i mówię, czekamy w tej chwili jeszcze na cenę. Okej, mniej więcej kiedy państwo estymujecie, kiedy on się pojawi na polskim rynku? Myślę, że do końca roku zdążymy go już wprowadzić do sprzedaży. I rozumiem, że dystrybucja będzie na całą Polskę, nie? Tak. Jakby będą firmy, które... Firma Malik współpracuje ze wszystkimi sklepami, które działają na terenie Polski i dystrybucja będzie prowadzona przez te wszystkie sklepy. Rozumiem. Pytanie, bo tutaj widzę, że jest regulowany blok gazowy. Czy to jest DI, czy to jest tłok? Tutaj jeszcze niestety nie ma regulowanego bloku gazowego. Nie? Okay. Nie, jest to tylko imitacja. Jest to zmyłka, tak. Okay. Ale docelowo dobrze, że pan to zauważył, ponieważ docelowo będziemy starali się, aby ta regulacja była w nim. Okej, okay, rozumiem. Na stałe. Czy jeżeli chodzi o sam system, jeżeli to będzie system tłokowy, to rozumiem, że to będzie o krótkim skoku tłoka, czy to jest jakieś rozwiązanie typu PWS i tak dalej? To ma być rozwiązanie, jest to prototyp i ma być to rozwiązanie na krótkim skoku tłoka. Okej, okay, i rozumiem, że rynek cywilny bezproblemowo również znajdą się wersje tak zwane sportowe. Tak, tu jest sportowe. Akurat wersja auto, ale na rynek cywilny bez problemu będzie też wersja semi. Okej. Okay. W zestawie co dostajemy? Magazynki są standardowe, tak, jak standardowe magazynki, tak, wszystkie rękojeści, wszystkie chwyty są standardowe, czyli pasujące do wszystkich aerów, jakie są dostępne. I w zestawie dostaniemy dwa magazynki i broń, tak jak tutaj jest prezentowana. I teraz pytanie, bo to jest bardzo charakterystyczne dla wyrobów tureckich. Czy kolba, chwyt, grip, hand grip, czyli chwyt pistoletowy, magazynki są dedykowane w sensie wyglądowo, czy one się spinają, czy to jest jakiś standard typu MagPul? Tutaj mamy akurat założonego magazynek MagPula i są to standardowe magazynki w zestawie, tak aby w każdym kraju, wiadomo, tam gdzie MagPul ma swoje przedstawicielstwo, będzie można dokupić, także nie ma tu nic, co by nie było kompatybilne z innymi AR-ami. Jasne. Czy coś oprócz tego karabinka jeszcze w tym roku jako... Tak, w tym roku wprowadzamy też jeden model pistoletu ATA-9 w kalibrze 9 mm. Też myślę, że do końca roku będziemy mogli już go zaoferować. Jest to pistolet wykonany przez firmę ATA i tutaj mogę zdradzić, że w zestawie z kaburą, dwoma magazynkami, szybkoładowaczem oraz walizką cena nie przekroczy 3000 zł. Wow, może do niego podejdziemy. Bardzo proszę. Różnią się tylko wersją kolorystyczną. Oczywiście będzie też cały czarny, czyli ten najbardziej popularny. I tak jak powiedziałem, w zestawie będą dwa magazynki, kabura. Kabura zewnętrzna. Kabura zewnętrzna, tak, syntetyczna, z regulacją. Szybkoładowacz, walizka i akcesoria do czyszczenia. Zasadniczo i będzie to zupełnie nowa konstrukcja, nie oparta o nic innego, jest, tak? To konstrukcja oparta o Beretta X-Trom. Jeszcze raz? Beretta X-Trom. A faktycznie? Tak. Faktycznie, chociaż wcięcia... No być może troszeczkę nie się różnią. Nie jest w 100%. Beretta jest bardziej zaoblona w swoim kształcie. Tak. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że będzie w pełni kompatybilna, jeżeli chodzi o wyposażenie, jeżeli chodzi o części i wyposażenie dodatkowe. Będziemy bez problemu zapewniać wszystkie części do niej, także firma na pewno stanie na wysokości zadania, aby wszystko było dostępne. Rozumiem. Jeżeli chodzi teraz jeszcze o bardzo ważną kwestię, będzie tylko i wyłącznie w 9, czy też będzie... Na chwilę obecną tylko 9 mm para. Okej. Okay. Bardzo ciekawy pistolet. No, jestem w przyszłym roku jeszcze z wymienną szczerwinką na podstawę do kolimatora. Okej, okay. Czyli nie będzie jakiegoś takiego wcięcia, tylko po prostu będzie dodatkowa podstawa. Tak. Tak. Okej, okay, dobra. Jest to jedno z rozwiązań, które dzisiaj jest śmiało wykorzystywane. Rozumiem, że cały mechanizm, wszystko będzie oparte, będzie bardzo podobne zasadniczo o Berettę. Zasada działania i mechanizm jest bardzo podobny. Bardzo fajnie. I to też będzie w tym roku. To będzie w tym roku. Bardzo fajnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. No i dobra. I to by było na tyle. Dziękuję wam za waszą obecność. Subskrybujcie kanał.
Cześć.